Czcigodny księże proboszczu, szanowni księża, kochani parafianie, goście, rodzino, Ruczajowski Wieczerniku. To nie jest pogrzeb ani prymicje. To nie koniec ani początek drogi. To jest Eucharystia, czyli dziękczynienie. Córka Jaira dzisiaj dziękuje z rodzicami za to, że żyje. Chrześcijanie z Jerozolimy dziękują za to, że Paweł zachęca wiernych z Koryntu do pomocy materialnej, bo im bardzo biednie było. Jakiś poeta żydowski dziękuje Bogu za to, że żałobny lament zamienił Bóg w taniec radości. A my? Za co my dzisiaj dziękujemy? My dzisiaj publicznie w czasie tej Eucharystii chcemy podziękować od serca i szczerze za 35 lat proboszczowania księdza Kazimierza Wyrwy w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie na osiedlu Oruczaj. Za co dziękujemy? Dziękujemy przede wszystkim za wiarę. Za to, że proboszczem na Ruczaju był wierzący ksiądz. Nie polityk ani biznesmen, ale ksiądz, który czy to na klęczniku, czy w kancelarii, czy w rozmowach osobistych, był wierzącym księdzem w to, co głosił, a głosił Słowo Boże. Za co dziękujemy? Dziękujemy za dzielenie się Bożym życiem. Kiedy osiedle Ruczaj powstawało ponad 35 lat temu, ksiądz kardynał Franciszek Macharski skierował tutaj księdza Kazimierza z misją tworzenia parafii. I pierwsze zdanie, które ksiądz skierował do parafian, to było zdanie o Bożym życiu. Czytamy. Kraków dnia 29 sierpnia 1986 roku. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jego eminencja ksiądz Franciszek kardynał Macharski, arcybiskup metropolita krakowski, w trosce o pożytek duchowy ludu Bożego, z dniem 25 sierpnia bieżącego roku powierzył mi opiekę duchową nad wiernymi powstającego osiedla Ruczaj. W związku z tym uprzejmie informuję. I tu następują 4-5 punktów. A pierwszy, życie religijne, to jest udział mszy świętej, udzielanie sakramentów, nabożeństwa religijne rodzącej się nowej wspólnoty parafialnej, tymczasowo będą się koncentrować przy Kościele Matki Bożej Królowej Polski, Kraków-Kobierzyn. Życie religijne na pierwszym miejscu. Każdy wie, że wtedy chodziło o to, żeby zbudować materialny kościół, ale udało się nie tylko to. Udało się szerokimi strumieniami kierować do ludzi Boże życie. Boże życie, o którym pisze autor Księgi Mądrości, że Bóg chce życia, że Bóg nie chce śmierci, że Bóg nie wprowadził śmierci, Bóg chce życia. I to Boże życie szło szerokimi strumieniami na osiedle Ruczaj. Od spektakularnych wydarzeń, jak pasterka pod gołym niebem, czy nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, gdzie prawie 5000 mieszkańców witało na Kobierzyńskiej ulicy najukochańszy w Polsce obraz, do tego życia Bożego, które spływało z każdej mszy świętej, adoracji piątkowej i pierwszosobotniej, tysiącami godzin spowiedzi z łaską rozgrzeszenia, każdym nabożeństwem majowym, różańcowym i nie tylko, ciałem Jezusa zanoszonym do chorych, katechezą solidną i modlitwą prywatną. Dziękujemy za to, że był ksiądz 35 lat Bożym proboszczem, czyli takim księdzem, który daje Boże życie. Za co dziś dziękujemy? Dziękujemy dziś za pracowitość, za całkowite i solidne oddanie budowie Kościoła, której to pracy owoce będą oglądać z dumą kolejne pokolenia Ruczajowskiego Wieczernika. Ale też dziękujemy za tę kapłańską pracowitość, która dla nas księży była niesamowitym przykładem. Za wchodzenie w niedzielny i tygodniowy grafik, za branie na siebie pogrzeby, śluby, chrzty i nieporówno, ale z hojnym proboszczowskim sercem, które chce być przy swoich dzieciach. Za częściowe rezygnacje z wakacji, żeby inni księża mieli wakacje dłuższe. Za co dziś dziękujemy? Dziękujemy za uczciwość, że Kościół został wybudowany nie przy pomocy kombinowania i malwersacji finansowych, ale za uczciwe pieniądze parafian.
podpisywane kopertki, odnotowane solidnie wpłaty z możliwością odpisu podatkowego, zdecydowane ucinanie propozycji ze strony tych, którzy chcieli na parafii nieuczciwie zarobić, mówiąc, że w sposób parafii pomogą. Przecież to była taka łatwa pokusa. Damy księdzu 100 tysięcy na budowę kościoła, ale niech ksiądz podpisze, że daliśmy 200 tysięcy. Nie było księdza wśród tych, którzy 20 lat temu byli bohaterami artykułu Księża Oszuści. Nie sztuka coś zrobić w życiu i w kościele. Sztuka to zrobić uczciwie. I za to też dzisiaj dziękujemy. Za co dziękujemy dzisiaj? Dziękujemy za wolność. To było niesamowite doświadczenie, że w każdej prawie sprawie ksiądz proboszcz zostawiał nam wolność. Chciał, żebyśmy pracowali, ale miał całkowite zaufanie. Czy to do osób przyjmowanych w mieszkaniu, czy to do nieraz niekonwencjonalnych metod pracy. Może nie pamięta ksiądz, jak wpadła matka dziecka Łazowego do kancelarii z krzykiem: co to wariat Węgrzyniak robi z młodzieżą na wyjeździe? Ale ja pamiętam odpowiedź: proszę zaczekać, aż ksiądz wróci z wyjazdu. To sprawę się wytłumaczy, ale to jest jego pole pracy i jego odpowiedzialność. I to nie chodziło tylko o księży. Kiedyś na kolędzie jakiś starszy pan mówi: ja to bardzo lubię proboszcza za to, że nie zabrania nam palić papierosów. Że nie mówi jak na innej parafii: gdybyście nie palili papierosów, to byśmy kościół już dawno zbudowali. To jest ta piękna wolność, która tak bardzo bije z dzisiejszego cytowanego drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Paweł bardzo chciał, żeby mieszkańcy Achai pomogli finansowo chrześcijanom w Jerozolimie, ale nikogo nie chciał zmuszać, bo wiedział, że nie można zmuszać. Ale prosił tak delikatnie, jak mógł, żeby poruszyć i otworzyć hojne serca. Tak samo było na ruczaju. Zero krzyków o kasę, jeżdżenia po sumieniach, żeby dawać więcej. Wolność, która ma tak wielką przestrzeń, że znajdzie miejsce i na kościół, i na papierosy. Za co dziękujemy dzisiaj? Dziękujemy też dzisiaj za współpracowników. Panią Basię, pana Macieja, pana Marka, siostry zakonne i tylu świeckich, o których pewno trzeba by wspomnieć i więcej imion tu podać. Mnie zostaną w pamięci trzy obrazki. Pierwszy z panią Basią. Może tylko najstarsi pamiętają, jak pani Basia przez kilkanaście lat była i zakrystianką, i gospodynią. Ale to, z jaką skrupulatnością prowadziła również zestaw wpłat na parafię tak, by to wszystko było solidne i uczciwe. I jak była najlepszą strefą buforową dla tych, co chcieli załatwiać dokumenty w niedzielę czy przed północą. Dla mnie, młodego księdza, to była również troska matczyna. Pierwszy rok mieszkałem przy zakrystii, jeszcze w starej kaplicy. Pan Bóg wie, ile jej zawdzięczam. Owszem, uśmiechamy się na wspomnienie. W lodówce był napis na garnku z zupą dwojaki. Jeden dla robotników, drugi dla czarnych. To znaczy dla księży. Za ten piękny dystans wobec nas księży. Ale przychodzi ktoś, jest ksiądz Wojciech, nie ma księdza Wojciecha. Byłem po szkole zmęczony. Odpoczywałem. Mówię potem pani Basiu, no ale przecież byłem. Spokojnie, młodzież ma czas, niech przyjdzie po 18. Ksiądz musi odpocząć. Ta troska matczyna o rozumienie drugiego człowieka. O rozumienie to, że nie wszystko musi być tak, jak ludzie chcą. Drugi obrazek to zaczyn. Ta gazetka parafialna bardzo leżała księdzu proboszczowi na sercu. Ale zostawienie jej nie tylko księżom wikarym, najpierw księdzu Robertowi, potem mnie, potem Kazimierzowi i tak dalej. Ale przede wszystkim zostawienie jej głównie w rękach świeckich było genialnym posunięciem. Gdyby nie to, nie zajęłaby pierwszego miejsca w Polsce wśród gazetek parafialnych. Trzeci obrazek to nadzwyczajni szafarze. Pewno jedni z najmłodszych w diecezji, a na pewno byli takimi, jak zaczynali. To prawda, że Paweł, Michał, Kuba wydreptywali ścieżki do kaplicy i kościoła już od pierwszej komunii świętej. To prawda, że starsi chorzy pamiętają ich od ołtarza jako ministrantów i lektorów, ale to jest właśnie cecha dobrego szefa, że nie boi się złamać stereotypów, że nie boi się postawić na młodych, chociaż samemu przybywają mu lata. To postawienie,
na świeckich, na młodych, na kobiety jest w pewnym sensie łaską ruczajowskiego wieczernika i zasługą proboszcza, który nie był zamknięty na zesłania Ducha Świętego. Za co dzisiaj dziękujemy? Dziękujemy, księże proboszczu, za wierność. 35 lat bycia proboszczem to piękny wiek. Dziękujemy, że nie zostawił ksiądz tej parafii, że nie zmienił parafii jak piłkarze na kluby, które oferują więcej. Za to, że parafia nie była dla księdza przesiadkowym portem frankfurckim, czy chociażby naszymi Balicami, żeby zwiedzać świat i więcej czasu poświęcać obcym niż swoim. Za to, że nie powtórzy ksiądz za innymi księżmi robiącymi dziesiątki tysięcy kilometrów rocznie słynnych słów psalmisty: lasów Libanu nie starczy na paliwo. Że nie jeździł z rekolekcjami czy grupami, zaniedbując swoich. Był ksiądz wierny swoim dzieciom. Był ksiądz wiernym swojej parafii i swoim parafianom. Dziękujemy też za to, że zostanie ksiądz tutaj, w swoim domu, w swojej rodzinie, wśród swoich i dla swoich. Ja byłem na ruczaju tylko 3 lata. To jest tylko 8,5% czasu, jaki spędził tutaj ksiądz proboszcz. Można więc sobie wyobrazić tylko, ile jeszcze podziękowań i za co mogliby dodać pozostali księża. Przedstawiciele wiernych świeckich wyrażą je jeszcze przed błogosławieństwem. Pozwólcie tylko, że zakończę to kazanie słowami, które wyrazili parafianie 21 lat temu z okazji 25-lecia kapłaństwa księdza proboszcza. Obok artykułu Nasz Tata, wdrukowanego w jubileuszowym zaczynie, w rubryce jednym zdaniem o księdzu proboszczu zapisano tak: bardzo, bardzo porządny ksiądz i jestem z niego zadowolony. Uważam, że ksiądz proboszcz jest człowiekiem oddanym swojej parafii i parafianom. Chciałby jak najwięcej owieczek zgromadzić w swojej owczarni, podejmując różne akcje poprzez zaczyn, wysyłając zaproszenia na uroczystości parafialne, organizując procesję czy drogę krzyżową przez osiedla. Mało jest takich w Polsce jak on, uczciwy, solidny, skromny i niezachłanny. Lubię księdza proboszcza, bo ma fajne kazania. Wspaniały, ciepły człowiek, pełen miłości. Jest pokornym człowiekiem i bardzo dobrym proboszczem. Wyjątkowy człowiek, który ma dobre serce i dużo od siebie wymaga. Prawdziwy ojciec parafii. Dzisiaj córka Jaira i rodzice dziękują za jej życie. Dzisiaj autor Księgi Mądrości dziękuje Bogu za to, że to nie on jest autorem śmierci. Dzisiaj psalmista dziękuje za to, że żałobny lament Bóg zamienił w taniec radości. Dzisiaj mieszkańcy Jerozolimy cieszą się, że zostaną wzbogaceni materialną pomocą z Achai. A my w ruczajowskim wieczerniku dzisiaj dziękujemy Panu Bogu i księdzu proboszczowi Kazimierzowi Wyrwie za 35 lat jego posługi tutaj. Dziękujemy z całego serca, bo naprawdę jest za co. Amen.